zabiera może, nie wiem, mniej followersów, mniej jakiejś popularności, a zyskuje prywatność, o którą zawsze dbam, o której zawsze chronię. Od początku, że tak powiem, mojego życia zawodowego, tego życia publicznego, starałem się rozgraniczać aktywność zawodową z prywatnością. Teraz oczywiście to różni producenci jakby nakłonili mnie, żebym gdzieś tam się czasami coś tam pokazał, jaki jestem prywatnie, czy gdzieś tam co robię, żeby mieć kontakt z widzami, ale wypuszczam tylko to, co chcę, jakby trochę na moich zasadach tak staram się i mam nadzieję, że będę dalej trzymał jakby to rozgraniczenie, że jest sfera prywatna i sfera zawodowa, że nie wszystko na sprzedaż, jak to mówią klasycy. Nie, bywają gorsze, bywają gorsze. To jest oczywiście taka część mojego zawodu, z którą trzeba się jakby pogodzić, którą trzeba zaakceptować. Informacja o tym, co robimy, co się dzieje w naszym życiu zawodowym, musi dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. No, bywają trudniejsze momenty w życiu aktora. Cisza, nie wiem, brak pracy, jakieś frustracje. Pracujemy na swoim organizmie, na swojej psychice, na swojej wrażliwości, na swoim ciele. I to, co robimy, odbija się na nas samych. I musimy to też jakoś potem wyleczyć rany swoje, zmęczenie, napięcia. Także szum medialny przy takich okazjach premier, wywiadów nie jest taki straszny. Chciałbym zapytać jakiegoś dobrego psychoanalityka. Ja byłem nieśmiałym chłopakiem ze Zduńskiej Woli, z kilkudziesięciotysięcznego miasta. Czasów komuny, zrobiłem maturę, skończyłem liceum w 85 roku. To był czas po stanie wojennym. Nie wiedziałem, co ze sobą robić. I zawód aktora wydał mi się takim zawodem, taką działalnością, która może przynieść mi ciekawe życie. Tą drogę pokazał mi, czy jakby otworzył mój brat. Byłem zapatrzony na niego. Był moim takim dziecięcym idolem i spróbowałem tą drogą pójść.